Czwarta faza Marvel Cinematic Universe jest już przed nami, więc i rozpoczyna się ponownie wielka debata na temat tego uniwersum. Jednak zanim przejdziemy do czwartej fazy, która rozpocznie się filmem Czarna Wdowa 1 maja tego roku, to jeszcze chwilę porozmawiamy o poprzednich trzech. 23 filmy MCU, które mieliśmy już przyjemność oglądać, nadal zawierają w sobie ogromną ilość odniesień, easter eggów i ukrytych scen. Najlepszym przykładem jest oczywiście Avengers Endgame, który w sobie miał tak wiele różnych ciekawych rzeczy, że jeszcze teraz jest o czym mówić, i wygląda na to, że non-stop tych informacji przybywa. Osoby zajmujące się efektami specjalnymi ujawniły, że śmierć Iron Mana w Avengers Endgame początkowo miała wyglądać bardzo, ale to bardzo brutalnie. Zanim jednak przejdziemy do sedna tego materiału, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić żadnego materiału na naszym kanale. Was to kompletnie nic nie kosztuje, a dla nas to naprawdę wielka motywacja. Nie da się ukryć, że śmierć Tony'ego Starka w Avengers Endgame wywołała ogromną debatę. Osób mówiących, że było to bardzo dobra scena odejścia pierwszego obrońcy Ziemi jest tak samo dużo, co osób mówiących o tym, że Iron Man musi dalej być w MCU, ponieważ bez niego to już nie jest to samo. I z pierwszą grupą trzeba się zgodzić i też i z drugą. Choć obecnie plany Marvel Studios pokazują, że nie obawiają się oni braku Iron Mana, pokazując z dnia na dzień coraz więcej bohaterów, którzy w najbliższych latach zasilą roster Marvel Cinematic Universe. Eternals, Shang-Chi, nowe postaci wprowadzone w drugim filmie Doktora Strange'a, Fantastyczna Czwórka, Mutanci i wielu innych. Jak tutaj można obawiać się odejścia Iron Mana, mając taką ilość bohaterów? Jednak przechodząc do rzeczy, wygląda na to, że scena śmierci Iron Mana w początkowej wersji wyglądała kompletnie inaczej niż to, jak to miało miejsce w wersji ostatecznej. Wiemy też, że samo pstryknięcie było nagrane kilkadziesiąt razy i większa część ostatnich chwil Iron Mana były improwizacją samego aktora, Roberta Downey Jr. Jak się jednak okazuje, moment po pstryknięciu miał być najbardziej brutalnym i nieprzyjemnym momentem w obecnej historii MCU. Wypowiedzieli się na ten temat Jen Anderlon i Matt Eaton, czyli pracownicy firmy Weta Digital, którzy pracowali nad efektami specjalnymi Iron Mana w tym filmie. Podczas wywiadu dla portalu Insider zdradzili oni, że sami byli zszokowani wizją twórców na temat tego, jak Iron Man miał wyglądać chwilę po użyciu Kamieni Nieskończoności. I tutaj cytuję ich wypowiedź. Wytwórnia chciała, abyśmy w najlepszy możliwy sposób pokazali potęgę Kamieni Nieskończoności. Przecież to one mocno zraniły takie osoby jak Thanos i Hulk, a przecież oni są o wiele bardziej wytrzymalsi niż Iron Man. Dostaliśmy rysunki i wskazówki na temat tego, jak mamy zbudować scenę po tym, jak dostaniemy wszystkie potrzebne nagrania. Był to szok dla wszystkich w studiu, ponieważ zobaczyliśmy kompletnie zniszczoną twarz Tony'ego Starka. I nie tak zniszczona, jak to miało miejsce w wersji kinowej. Na rysunkach był obrazek kompletnie zniszczonej szczęki z brakującymi zębami. Lewa strona twarzy była spalona, choć ciężko było to zauważyć, ponieważ nie było policzka. Oko kompletnie wypadło ze spalonego oczodołu i zwisało tam, gdzie ten policzek miałby być. Jednak kilka dni później sprawa się zmieniła i dostaliśmy wskazówki bardziej odpowiednie dla tego filmu. Opisy przytoczone przez osoby od efektów specjalnych są niesamowicie brutalne i można się domyślić, dlaczego z nich zrezygnowano. Film po pierwsze miał kategorię PG-13 i taki obrazek kategorycznie nie mógł się tam znaleźć. Plus, przecież to Disney, który celuje mocno w młodszą publiczność, a widok ich idola i bohatera w takim stanie mógłby bardzo źle wpłynąć na niejedną osobę. Więc nie ma co się dziwić, że ta wersja nigdy nie opuściła szkiców i nie przeniosła się na wielki ekran. Jednak tego typu informacje pokazuje, że Marvel miał kompletnie inny pomysł na początku na to, jak chcą pożegnać Tony'ego Starka / Iron Mana. Wersja, która na początku była planowana, zapewne byłaby przepełniona przerażeniem i brutalnością. Innym jednak elementem, który mógł zdecydować, była zbroja Iron Mana. Jak podaliśmy kiedyś i odnośnik do tego filmu macie teraz w prawym górnym rogu, zbroja Iron Mana, czyli Mark 85, była skonstruowana tak, aby mogła utrzymać i ujarzmić moc kamieni. Jak w jednym wywiadzie przyznał Robert Downey Jr., Mark 85 nie był typową zbroją, nie było tam wielu rzeczy ofensywnych, ponieważ Stark wiedział, że będzie musiał prawdopodobnie użyć kamieni. Sam Hulk miał problem nie tyle co z wykorzystaniem rękawicy, a z samym utrzymaniem ich. Dlatego też możliwe, że zmieniono scenę, ponieważ większa energia została zaabsorbowana przez sam pancerz.
Nie zmienia to nadal faktu, że początkowa scena śmierci była po prostu brutalna i pełna przerażenia. Jednak patrząc na to, jak dobrze wyglądała wersja końcowa, to chyba nie ma co narzekać na to, że Marvel zmienił ostatecznie zdanie. A wy, którą wersję wolelibyście? Bardziej spokojną i emocjonalną, czy może brutalną i przerażającą? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, to zapraszamy do sklepu Beautiful Halo, gdzie możecie znaleźć dziesiątki tysięcy ubrań wzorowanych właśnie na bohaterach Marvela, jak Iron Man. Wraz z naszym kodem promocyjnym możecie kupić świetnie wyglądające rzeczy w naprawdę niskich cenach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.